Dzień dobry Państwu. Gościmy dzisiaj wójta Gminy 1 pana Kamila Dziewierza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A jesteśmy świeżo po uchwaleniu budżetu na 2018 rok dla gminy 1 to bardzo ważny dokument i Panie Wójcie, no taka bez precedensu historia, bo w tym roku okazało się, że budżet został przegłosowany jednogłośnie. Tak, zgadza się. 15 radnych przyjęło budżet jednogłośnie. Zaznaczę tylko, że spotykaliśmy się przed tą sesją, która miała miejsce w styczniu tego roku wielokrotnie i mam nadzieję, że również wpłynęło to na właśnie tą korzyść uważam dla mieszkańców naszej gminy, bo budżet właśnie i te zadania są dla mieszkańców gminy, dla nas wszystkich. Właśnie że te rozmowy były konstruktywne, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy dużo, dużo było różnych precedensowych tematów ale tak jak widzę i widzimy wszyscy i pan redaktor udało się przede wszystkim teraz liczę na, na to że będziemy mogli realizować w spokoju po prostu ten budżet nie tylko ja ale również i radni dla mieszkańców naszej gminy. No właśnie budżet przeszedł z pewnymi poprawkami jakie są priorytety najważniejsze sprawy najważniejsze założenia tego budżetu czego mieszkańcy mogą się spodziewać w tym 2018 roku w gminie Jedlińsk. Wrócę jeszcze do tego budżetu i właśnie do tego głosowania. Przede wszystkim to chciałbym w imieniu chyba wszystkich mieszkańców podziękować wszystkim radnym całej 15 za to, że udało nam się właśnie tak solidarnie podejść do, do tematu budżetu i przede wszystkim za te owocne spotkania, które miały miejsce. Niekiedy może burzliwe, ale jak widzimy, konstruktywnie doszliśmy do tego, że będziemy i chcę realizować ten budżet. A jeżeli chodzi o budżet. To, co jest najważniejsze, no jest wiele aspektów, jeżeli chodzi o założenia, między innymi... To może, może od inwestycji zacznijmy, bo to, to zawsze determinuje rozwój lub stagnację danego samorządu i o tym budżecie można powiedzieć, że jest proinwestycyjny. No przede wszystkim to, co jest najważniejsze do funkcjonowania, do życia, jeżeli chodzi o nas, mieszkańców, to infrastruktura drogowa. A przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że chciałbym wybudować, przebudować i rozbudować przede wszystkim stację uzadnienia wody w Wierzchowinach. Jest to w najgorszym stanie technicznym przede wszystkim stacja uzadnienia wody która wymaga remontu przebudowy. Tak jak mówiłem już niejednokrotnie w różnych audycjach zaopatruje wodę, właśnie ta stacja i wierzchowiny, bierwce, kruszyna, jeziorno, zielonka, czarny łuk. No jest właśnie potrzebna nie tylko do życia mieszkańcom, ale również i w gospodarstwach rolnych. Takimi inwestycjami związanymi, jeżeli chodzi o wodę, no też będziemy chcieli robić odcinki m.in. innymi. W kwatach, we wsoli, w miejscowości narty, jak również piastów, właśnie projekty takie przełączeniowe odnośnie wodociągów, bo są miejscowości, gdzie jeszcze brakuje, tam, gdzie ta miejscowość się rozwija, jest to, jest to wiadomo, wiadome. Jeżeli chodzi o aspekty drogowe i infrastruktura drogowa na terenie naszej gminy, Jesteśmy świeżo, jesteśmy w trakcie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu zadania, które opiewa u nas w budżecie na kwotę dosyć wysoką, bo półtora miliona złotych, jest to inwestycja drogowa, zadanie w Solam Marcelów Józefówek, przebudowa i budowa drogi. No to jest zadanie, które leży już, leżało przez dwa lata, u nas w budżecie, w biurku. Chcemy to zrealizować i bardzo się cieszę, że to trafiło do naszego zadania, jeżeli chodzi o in, infrastrukturę drogową. Zadań drogowych mamy, mamy wiele. Zgłosiliśmy również, zgłosiłem również drogę do Fogru do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie drogi, która zadanie nazywa się Obózek Cmentarz Bierwce. Chcemy połączyć przede wszystkim istniejącą już drogę z cmentarzem w Bierwcach. Powiem więcej: cmentarz w Bierwcach będzie rozbudowywany ze względu na to, że brakuje miejsca. Jesteśmy już na dobrej drodze i mam nadzieję, że w tym roku wszystkie, wszystkie formalne dokumenty będą już przygotowane do tego, żeby móc formalnie rozbudować ten cmentarz. Dlatego też zadanie tej drogi, jeżeli się nam uda, będziemy ją realizować. Chodzi również o drogi takie i ulice, które mamy na terenie Samego Jedlińska, ulica Reja. Ulica Lipowa, jest to odcinek drogi, gdzie brakuje właśnie nawierzchni utwardzonej w postaci kostki, bo tam będzie kostka. Część drogi, w ogóle cała droga, jest droga, która, w której przebiegają media. Ze względu na warunki techniczne, również i tu projektowe, musi być nawierzchnia rozbieralna, dlatego jest zaprojektowana kostka brukowa w tej, w tej ulicy. Jeżeli chodzi o inne zadania. Darmowe. No właśnie, chciałem tutaj wtrącić jedną rzecz, bo, bo z tego co się orientuję, no też sporo będzie się działo, nazwijmy to w takiej tematyce oświatowo-sportowej, bo taką chyba największą inwestycją, która jest w tej chwili już realizowana, to jest budowa sali gimnastycznej takiej z prawdziwego zdarzenia w Ludwikowie, ale też na inne, nazwijmy to mniejsze może troszkę obiekty, ale, ale też bardzo fajne, bardzo funkcjonalne, mogą liczyć inne placówki oświatowe, może, może coś na ten temat, panie wójcie. Tak, no takim szlagierowym, szlagierową inwestycją. Moją jest przede wszystkim, jeżeli chodzi o sport, o szkołę, jest to budowa sali gimnastycznej w Ludwikowie. W tym roku 2018 będziemy chcieli zakończyć i oddać tą salę do użytku. Po budowie sali gimnastycznej w Ludwikowie, gdzie będziemy również składać o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, będę również chciał inne projekty złożyć do ministerstwa, m.in. właśnie zagospodarowanie terenu przy szkole we Wsoli na budowę boisk, jak również infrastruktury. Sportową w połączeniu z siłownią. Kolejną taką szkołą będzie szkoła w Bierwcach. Będzie tam boisko wielofunkcyjne, gdzie mamy projekt wraz właśnie z elementami siłowni. Przy, przypomnę tylko, bo może wszyscy nie wiedzą, ale właśnie szkoła we, w Bierwcach jest nową szkołą, ale sala gimnastyczna, która tam jest, no nie do końca spełnia może wszystkie te warunki właśnie dla młodzieży. Dlatego postanowiłem też również, żeby ten projekt zrealizować i bardzo bym chciał, ze względu na to, żeby służył tylko mieszkańcom, ale również, nie tylko dzieciom, ale również i mieszkańcom Bierwiec i okolicy. I kolejnym, kolejnym takim zadaniem sporym na terenie naszej gminy, jeżeli chodzi o szkoły, przy szkole w Starych Zawadach, inwestycja. Budowy również kompleksu sportowego wraz z miasteczkiem ruchu drogowego. Muszę powiedzieć, że projekt, który jest, jest no projektem bardzo takim zaawansowanym, jeżeli chodzi o infrastrukturę, przede wszystkim na terenie powiatu naszego Radomskiego, ponieważ mało która gmina posiadałaby taki plac, przede wszystkim plac dla młodzieży szkolnej, dla dzieci, gdy uczą się poruszać, nie tylko powiedzmy chodzimy gdzieś pieszo, ale również przede wszystkim jazdy na rowerze i przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiemy, że coraz więcej jeździ rowerzystów, coraz więcej przesiadamy się właśnie z samochodów na rowery, idziemy w kierunku sportu, rekreacji. I takie miasteczko ruchu drogowego nie tylko miałoby służyć mieszkańcom starych zawod, nie tylko gminy, ale również mogłyby się odbywać tutaj zawody wojewódzkie, powiatowe, bo przyznam, że... I przypomnę, że gmina Jednisk w bezpieczeństwie ruchu drogowego pod skrzydłami pana Krystiana Kilara bardzo mocno wysoko stoi i nie tylko, nie tylko w powiecie, ale również i w województwie mazowieckim. Dlatego moglibyśmy realizować różne tam zadania, różne imprezy właśnie takie sportowe. Jeżeli chodzi o tą szkołę, również jeszcze tu zatrzymam się na chwilę. W Starych Zawadach będę również chciał w tym roku przebudować przede wszystkim wejście do szkoły wraz z pochylnią, z zadaszeniem, ze schodami. Również kolejnym takim dużym zadaniem o kwocie prawie pół miliona złotych to będzie kolejny remont, etap remontu Szkoły Podstawowej w Jedlance. To będzie kolejna kontynuacja z poprzedniego roku. Mówię, te zadania, które mamy na same boiska, to jest kwota blisko 8,5 miliona złotych, z czego 50% dofinansowania byłoby z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeżeli by nam się udało to poczynić i uzyskać, bardzo bym się cieszył, bym bardzo chciał zrealizować to. Tak jak już pan redaktor wie, Idę też również i patrzę szeroko poprzez szkoły. Tam musimy gromadzić przede wszystkim i tam musimy inwestować te zadania, które mają służyć dzieciom, młodzieży, ale również i społeczeństwu, właśnie przy szkołach, żebyśmy nie rozrabiali się w inne. Winne, winne właśnie ośrodki te sportu, ale które są również potrzebne, bo takimi zadaniami, które są jeszcze wśród mojego projektu i wspólnie tu z radnymi, który, którzy radni zagłosowali, są to dokończenie inwestycji przede wszystkim sportowych, rekreacyjnych na terenie naszej gminy. Jest to zagospodarowanie Centrum Wsi Płasków. Mamy Wielogórę, Jankowice, Gutów, Kwatkę Szlachecką. Także, także jest kilka tych właśnie zadań. Przede wszystkim to są zadania mniejsze, co nie oznacza, że one są tanie w realizacji, ale przede wszystkim chciałbym dokończyć te właśnie zadania, które były już... Etapami przez kolejne lata realizowane, m.in. tak samo jak zagospodarowanie centrum wsi wierzchowiny przy stawie. Chciałbym to zakończyć, żeby oddać i żeby to służyło mieszkańcom społeczeństwu na to, żebyśmy mogli się spotkać, wypoczywać na świeżym powietrzu i realnie też korzystać z tego nie tylko w okresie letnim, ale również tym jesienno-wiosennym. Jak słyszymy, tych zadań inwestycyjnych jest naprawdę całkiem sporo tych zadań drogowych, tych oświatowo-sportowych, czy jakieś mniejsze formy, które znalazły się w budżecie, mniejsze zadania, niekoniecznie inwestycyjne, też przecież nie mniej ważne do realizacji, są jakimś priorytetem dla gminy Jedlińsk w tym 2018 roku? Tak, no tych, tych zadań, tych zadań drobnych też jest wiele. No, przede wszystkim podtrzymujemy wszystkie te może nie inwestycje, co wydarzenia kulturowe. Przede wszystkim zaczynamy już niebawem od ścięcia śmierci. Mamy drugim takim dużym wydarzeniem, to będzie Sobódka, i trzecie, no to wspólne święto wszystkich rolników, to są Dożynki, które to są trzy duże. Imprezy na terenie naszej gminy. Pozostałe, no to wiadomo, że mamy Święto Ziemniaka w Ludwikowie, mamy majówkę Bierwieckiej Woli, mamy jarmark ludowy w Bierwcach. Także te pozostałe, pozostałe lokalne kulturowe wydarzenia, mniejsze również zostają. Jest to wszystko w oparciu o budżet Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Wydarzeń samych szkolnych jest bardzo dużo, różnych biegowych imprez, ruchowo-sportowych, olimpiad przedszkolaków, które były i są za mojej kadencji realizowane i chciałbym to utrzymać. I chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przede wszystkim przyczyniają się do tego, bo wiadomo, że pomysłów mogę mieć dużo, ale bardzo się cieszę, że dużo osób chce realizować wspólnie ze mną te pomysły. Takim pomysłem już będzie czwarta edycja Jadar Family Drift w tym roku, i sztab osób, który bardzo mocno już zawiązał się, chce również pomóc i realizować to zadanie. To jest akcja w połączeniu motopikniku z akcją charytatywną. W tym roku również będziemy zbierać na jedno z dzieci z terenu naszej gminy. Ja wiem, że nie chciałbym, żeby tej akcji charytatywnej w tym akurat nie było, ale. no. Nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli, ale zawsze lubimy, lubię pomagać. Staram się pomagać, jak tylko mogę. Bardzo się cieszę, że są osoby również, które to popierają i chcą się włączyć, i włączają się przede wszystkim w ten projekt. Dużo mamy też, tak jak już powiedziałem, takich wydarzeń w samych szkołach, gdzie dyrektorzy, nauczyciele, stowarzyszenia organizują. No bardzo się cieszę, że jednak jest to takie pobudzenie w społeczeństwie i możemy wspólnie coś razem realizować w danej miejscowości, nie w samym Jedlińsku, również tutaj jako centrum tych trzech dużych, czterech wydarzeń, które mamy, ale bardzo się cieszę, że powstają biegi właśnie, bieg kościuszkowski, inne biegi, bieg miłkołajkowy, który jest w Jedlance, no i wiele szereg takich zadań. Jeżeli chodzi o same sportowe tutaj, nasze kluby, które, które mamy, GKS Drogowiec Jedlińsk, Strażak Wielogóra, Mamy UKS Jedlińsk, jeżeli chodzi o w takim klubie strzeleckim, który jest drugi na Mazowszu, Polegi Warszawa, no to to też jest ranga przede wszystkim samego Jedlińska, biegi przełajowe, ale również kluby, które powstały, a przede wszystkim powstał SPS Radmot Jedlińsk. Chłopcy walczą teraz o trzecią ligę, jeżeli chodzi o siatkówkę. Klub zawiązał się w porozumieniu z partnerstwem Radu Czarnych Radą. Też bardzo dziękuję za te kolejne lata, gdzie współpracujemy, realizujemy ten projekt. Za tym, co idzie, idzie przede wszystkim młodzież i okres, gdzie Mogą spędzać również na zajęciach na sali. Tu pod skrzydłami pana Rafała Skurnickiego, który jest ich opiekunem, jak również i seniorów. I widzę, że jest duży progres i muszę przyznać, że dużo dziewcząt przychodzi na te zajęcia. I bardzo się cieszę, że możemy coś ciekawego stworzyć. To może sekcja siatkówki jeżeńskiej w Wildnisku powstanie, panie Być może, być może, nie przekreślam tego. Bardzo kibicuję siatkówce, każdej dyscyplinie, bo, bo lubię bardzo sport. A przede wszystkim, jeżeli powstanie żeńska drużyna, to super. To też. Jest coś dla dziewcząt tak? i widzimy, że te zajęcia przynoszą dużo radości. Dużo kibiców przychodzi, ponad 200 na każde mecze, duża fajna oprawa. Duże zaangażowanie przede wszystkim też właśnie osób, które działają w tym klubie, chylę czoła im i również jeżeli chodzi o finanse, bo przede wszystkim kluby, sport to też i finansowanie. Oczywiście w tym roku również też zwiększyłem środki na sport, na kluby piłkarskie, jak również na siatkówkę. No, muszę powiedzieć też i pochwalić się, że część z państwa mieszkańców może nie wie, też wróciliśmy, wróciła dyscyplina taka jak tenis stołowy do Jedlińska, a dokładnie do zespołu szkolno-przedszkolnego. I tam właśnie od października 2017 roku są prowadzone zajęcia w godzinach popołudniowych trzy razy w, ty w tygodniu. Prowadzi je właśnie pan Bogdan Religa, pan Sławomir Słomka, pan Krystian Kilar. Zajęcia z młodzieżą. Ale co mnie cieszy, też również, że przychodzą rodzice. I rodzice grają w tenisa i przypominają sobie dawne czasy, gdy właśnie w szkołach był tenis stołowy. Tak, co kiedyś opowiadał Pan y, już trener Robert Prygiel, gdzie miałem przyjemność z nim zagrać nawet krótki, krótki mecz tenisa stołowego. Sam powiedział, że pamięta właśnie w dawnych czasach, jak w szkołach były właśnie stoły i na tych stołach grano na przerwach, a chłopcy nosili i dziewczęta paletki w plecakach. Bardzo mnie to, mnie to cieszy, tym bardziej, że właśnie wracamy do korzeni, ale również za tym, co idzie młodzież nie będzie siedziała przed komputerami, przed tabletami, przy telefonach, smartfonach. A więcej będzie spędzała ruchu, przede wszystkim co wpłynie na korzyść zdrowia, jakiegoś takiego sportowego, przede wszystkim dobrego ducha walki. Być może będziemy mieli kiedyś słynnych sportowców z Wiedlińska, czego bym sobie i wszystkim życzył. No, słyszymy, że dzieje się i będzie się działo. No, najbliższą taką sztandarową imprezą w Jedlińsku to jest oczywiście. Ścięcie śmierci, kusaki. Tutaj przed nami Jedliński Raczek. Statuetka, która jest wręczana podczas tego święta, podczas tej imprezy dla osób zasłużonych dla gminy Jedlińsk. Panie Wójcie, w tym roku, no wyjątkowo wcześnie, 13 lutego, już kusaki i ścięci śmierci. Tradycyjnie spodziewamy się przyjazdu wielu znakomitych gości, zapewne będą tłumy. Proszę powiedzieć, czego możemy się w tym roku spodziewać, bo że widowisko plenerowe będzie, no to wszyscy wiemy, no ale co roku są też jakieś dodatkowe atrakcje, występy zespołów, czy to ludowych, czy, czy, czy innych. Jest, jest jarmark, a tak naprawdę to kusaki w Jedlińsku przecież przestrzegają trzy dni teraz. Tak, w ogóle kusaki, tuż każdemu podkreślam, każdemu mówię, i starsi mieszkańcy wiedzą, ale przede wszystkim młodzież, dzieci trzeba wpajać, tłumaczyć im, że to święto nie jest tylko jako jedlińska, to jest jedyne święto w Europie, w kraju takie święto, które. A może jest, i na świecie nawet. Być może i na świecie, nie wykluczam tego bym powiedział, że na pewno tak, że na pewno na świecie, bo to jest karnawał, zakończenie, zakończenie karnawału właśnie bawi się cały jedlińsk, cała Polska, cała Europa można powiedzieć przy tym, dlatego że tą śmierć zgładzimy ukażemy, ale wszystkiego nie będę zdradzał. Bardzo obfity jest program. Ja, ja, artystyczny. ja, ja, ja obiecuję, że w tym roku namówię koszykarzy ze Stanów Zjednoczonych i teraz mamy jeszcze Kanadyjczyka w Rosie Radą. To jeszcze będziemy mogli powiedzieć, że się bawi cały Jedlińsk, cała Polska, cała Europa i cały świat. Bardzo super, bardzo się cieszę. No, to już trzymamy za słowo pana redaktora. Jeżeli chodzi o program, i pokrótce, może też odnośnie tej statuetki. Ta statuetka, która tutaj jest przed nami, jest wykonana przez naszego mieszkańca, młodego, młodą osobę, pana Artura Wąsowicza. Właśnie artystę, który wykonuje nie tylko takie rzeczy, ale również rzeczy różne obrazy. Muszę pochwalić się tym, że mamy takiego mieszkańca, ponieważ robi to w Austrii, robi to w Niemczech dla, dla firmy, dla różnych wystawców. Także bardzo się cieszę, że ktoś zrobił tą właśnie statuetkę właśnie, pan Artur Wąsowicz, którą ja będę mógł przekazać jak co roku jednej osobie właśnie zasłużonej w dziedzinie kultury, współpracy, partnerstwa, takiej ofiarności. No w tamtym roku dostał pan sołtys Andrzej Langierowicz, który jest w tym roku 27 lat, Nie prze... cały czas jest sołtysem. Także dostał, dostał. No w tym roku niespodzianka też będzie, będzie to osoba. Mam nadzieję, że Jestem przekonany, że to osoba, która zasługuje przede wszystkim na tą statuetkę, bo to jest statuetka wyjątkowa. Nie każdy ją ma w swoim posiadaniu. Tym bardziej właśnie to też podkreśla cały, całą tą naszą uroczystość, jeżeli chodzi o ścięcie śmierci. No, pan redaktor pyta i mówił, że karnawał w Wiedlińsku będzie trwał trzy dni. No W pewnym stopniu tak, ponieważ już w niedzielę będzie bardzo zapustowy kobiet. W tym roku, szanowni Państwo, drogie Panie... Ale Pan Wójt chyba jest jedynym mężczyzną, który w tym balu przynajmniej na początku uczestniczył? Na początku może będzie dwóch, trzech panów, a na końcu <laughs> zostaje ja sam. W tym roku motyw przewodni to jest kobieta jako mężczyzna, czyli kobiety przebierają się za mężczyzn. No, mi to zostaje nic innego jak założyć wygodne buty przede wszystkim, bo przypomnę, że na takim balu, tak jak wiem, że w tym roku pani dyrektor mówi, że będzie około 170 pań, no panów no Także będzie nas 180, może 1-171. Mam nadzieję, że będzie bardzo wesoło, bardzo fajnie. Zanim Będziemy się bawić do białego rana, tak jak i w poprzednich latach. W poniedziałek będzie występowała u nas pani Hanna Śleszyńska w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej. Jest to impreza biletowana, ale z tego co słyszałem, już bilety się rozeszły. No samo nazwisko mówi i zobowiązuje co niektórych do tego, żeby tu przyjść, wysłuchać recitalu. Bardzo się cieszę, że ta gwiazda będzie również i w Jedlińsku. A tak jak już tu powiedziałem, 13 lutego, no to właśnie ścięci śmierci Kusaki, nasza impreza jedlińska naszej gminy, gdzie się cieszymy, wszystkie oczy zwrócone na gminę Jedlińsk. Mam nadzieję, że tak będzie, przynajmniej tu w okolicznych gminach. Jeżeli chodzi o samą imprezę, przekazanie władzy, występy kapel ludowych, będzie również, będą występy zespołów Disco Polo. W tym roku będzie zespół Focus i zespół Jorgus. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Samo widowisko przede wszystkim przyciąga wielu osób. Niektórzy są tu już po kilkanaście razy, ale zawsze coś innego, jakiś element się pojawia, zaskakujący może, tak? Ale, ale staramy się przede wszystkim zachować tą historię i. Przy przekazać młodemu pokoleniu młodzieży, właśnie młodzieży szkolnej, którzy tutaj do nas przychodzą, oglądają to i dużo osób bierze udział też w tym i bardzo się cieszę. No muszę przyznać, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale w tym spektaklu Akac wszystkie role grane są męskie, także w niedzielę bawią się panie, a mężczyźni w środę. No właśnie, w gminie Jednicz każdy znajdzie coś dla siebie. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta długa rozmowa wyjaśniła Państwu pewne zawiłości budżetowe, no ale też porozmawialiśmy o, o wydarzeniach kulturalnych i oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy na kusaki w tym roku e, główna impreza 13 lutego zawsze we wtorek. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do gminy Jedlinska. Dziękuję bardzo.